Pinsa, a właściwie Pinsa Romana, to starsza i mniej kaloryczna kuzynka pizzy. Przygotowywano pinsę już w starożytnym Rzymie. Ten rodzaj podpłomyka pieczonego z mieszanki mąki różnych zbóż był już praktycznie zapomniany. Dzięki inwencji rzymskich piekarzy pinsa od 10 lat robi zawrotną karierę. Pinsa swój wielki cammebacg zawdzięcza Corrado Di Marzo, ekspertowi od pizzy i właścicielowi firmy noszącej jego imię. To on w 2001 roku, łącząc badania naukowe z praktyką swojego dziadka ze strony matki na temat starożytnych technik produkcji chleba, przygotował mieszankę mąki zastosowaną do przygotowania pinsa romana. Corrado Di Marzo jest założycielem rzymskiego stowarzyszenia Pinsa, Associazione Originale Pinsa Romana stworzonego dla ochrony oryginalnej receptury. Rzymski podpłomek robi się z mieszanki, pszenicy, soi, ryżu, z użyciem zakwasu oraz żywych drożdży piekarniczych. Dzięki składnikom oraz technologii zupełnie innej niż produkcji tradycyjnej pizzy, pinsa jest wyjątkowo nawodniona. Dlatego jest łatwostrawna i mniej kaloryczna. Pinsa romana nie jest okrągła, ale owalna. To rodzaj pizzy bianca, podawanej ze śmietaną lub serem mozzarella di bufala. Można ją jeść z różnymi dodatkami, na słono jak i na słodko. Pinsa przepis Marzocchia jest mediolańczykiem od 20 lat mieszkającym w Polsce, założycielem i szefem kuchni Akademii Kulinarnej Whirlpool składniki, na około 6 pins, 1 kg mieszanki mąki pszennej, mąki sojowej i mąki ryżowej w następujących proporcjach: 800 g mąki pszennej, 150 g mąki ryżowej, 50 g mąki sojowej oraz 1/2 torebeczki suszonych drożdży, 20 g soli, 10 g oliwek strawerginy, 1 litr zimnej wody prosto z lodówki, tak, aby wilgotność ciasta wynosiła 80%. Przygotowanie krok po kroku. Rękoma mieszamy 3 rodzaje mąki, po czym dodajemy drożdże i mieszamy ręką bądź mikserem. Dodajemy 80% przygotowanej zimnej wody i ugniatamy przez 3 do 4 minuty. Dodajemy do ciasta sól i po wymieszaniu dodajemy oliwę, bardzo dokładnie wyrabiamy ciasto. Dodajemy resztę zimnej wody i wyrabiamy jeszcze przez 5 minut. Umieszczamy ciasto w miseczce, którą wkładamy do lodówki na minimum 24 godziny. Ja zwykle trzymam je tam aż przez 48 godzin, po czym wyjmujemy je i dzielimy na małe bochenki. Bochenki zostawiamy w temperaturze pokojowej do momentu, w którym nie podwoją swojej objętości, czyli na mniej więcej 3 godziny. Rośnięte bochenki rozwałkowujemy, na wierzchu układamy wybrane dodatki i, tak przygotowane, kładziemy na posmarowane oliwą formy. Pieczemy pinsę przez 10 minut w rozgrzanym do 200 stopni Celsjusza piekarniku do momentu, w którym będzie ona chrupiąca na zewnątrz i miękka w środku.